Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek 12 sierpnia. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od dobrej wiadomości. Jaworznicki odcinek trasy Tour de Pologne jest przygotowany do przyjęcia kolarzy. Już 16 sierpnia ulicami Jaworzna przebiegać będzie wyścig Tour de Pologne. Magia sportu sprawia, że drogi, którymi peleton będzie podążać, zyskały na zainteresowaniu ze strony służb drogowych. Efektem takich działań jest m.in. szeroko opisywana przez nas naprawa kostki brukowej na ulicy Mickiewicza. W kontekście prac na trasie wyścigu właśnie ten epizod jest szczególnie wyróżniający się, ale nie jedyny. Pomniejsze roboty bowiem są wykonywane także w innych miejscach. Przykładowo dzisiaj, czyli 12 sierpnia, można było zauważyć, że koszone są strefy pobocza przy drogach, którymi przejedzie peleton. Dzisiaj mogliśmy pracę obserwować w okolicy ronda imienia rotmistrza Witolda Pileckiego oraz przy ulicach Jana III Sobieskiego i Bukowskiej. Można by się pokusić o stwierdzenie, że Jaworzno częściej mogłoby być gospodarzem wyścigów kolarskich. Bilardziści z UKS Fair Play Jaworzno odnieśli znaczące sukcesy na Mistrzostwach Europy Juniorów, które odbyły się w Słowenii. Podopieczni trenera Bogdana Wołkowskiego zdobyli złoto oraz srebro w rywalizacji drużynowej, a jeden z zawodników zakończył zmagania indywidualne z brązowym medalem. Mamy srebrny i złoty medal w drużynówce, czyli U17 i U19. Zdobyły dwa medale, złoty i srebrny. Kto rywalizował w tej drużynie? W naszych młodszych rywalizował Dominik Regeli i Jakub Kraupe w starszych. I tutaj właśnie o Jakubie muszę powiedzieć, bo fantastycznie wyprowadził drużynę na srebrny medal. W zasadzie wywalczył, bo przy wyniku do wyjścia do półfinału wynik 1-1 z przeciwnikami i decydujący mecz Kuba przegrywa 6-1, a do 7 grają. Już wszyscy myśleli, że już jest po meczu, a Kuba wyciąga na 7-6 i wprowadza drużynę do półfinału, ale później już się nie udało. Niestety przegraliśmy następny mecz. Ale srebro jest. Jak wyglądają takie mistrzostwa? W jakich odmianach gry w bilard się je rozgrywa? Głównie 9, 10, 8, ta standardowa. I 14-1. Tam jest odmiana gry, gdzie wbija się za każdą wbitą bilet, dostaje się jeden punkt. Jak wygląda cała otoczka tych mistrzostw? Czy rozgrywki są codziennie? Jest jakiś czas na odpoczynek? Może zwiedzanie tej pięknej Słowenii? Co, nie ma czasu na zwiedzanie. Przyjeżdżają, zaczynają rano. Rozgrywają swoje mecze. Przeważnie to jest podzielone, jak na tych mistrzostwach było, to było podzielone w ten sposób, że w jednym dniu rozgrywali do półfinałów daną kategorię gry, przechodzili na następną i tak rozgrywki są od rana do późnego, bardzo późnego popołudnia. Jak to się stało, że zawodnicy z Jaworzna znaleźli się na tych mistrzostwach? Wywalczyli sobie to miejsce, bo najpierw są różnego rodzaju turnieje, na przykład junior tury, gdzie klasyfikuje się punktację i zawodnicy są w danym miejscu. Później wyjeżdża się na Mistrzostwa Polski i z Mistrzostw Polski właśnie trzech naszych zawodników z klubu wyjechało na Mistrzostwa Europy. Czy w jakichś dalszych zmaganiach też będą brać udział już wyższej rangi? No i niestety tutaj się troszeczkę nie udało, bo spodziewałem się, że może któryś wyjedzie do Nowej Zelandii teraz we wrześniu i zdobędzie tam na Mistrzostwach Europy złoty medal. No to jest sport i tak na przykład teraz na Olimpiadzie są różnego rodzaju niespodzianki naszych zawodników. Tak samo tutaj u mnie i na Mistrzostwach Europy były niespodzianki. Z tym, że jedną z niespodzianek, która Jakub Robot, który wygrywa 14-1,
jako jedyny z Polski jedzie na Mistrzostwa Świata do Nowej Zelandii. To już bardzo szybko, bo teraz 2 września. Poszukujecie jakichś młodych talentów i zachęcacie, żeby młode osoby, dzieciaki wstąpiły do waszej drużyny? Tak, tak. Cały czas. Klub jest otwarty od poniedziałku do środy od godziny 17. 2 godziny treningu jest i czekamy na was wszystkich. Wpadajcie do klubu i na pewno dobrze będziecie się bawić. A co do tego, to ktoś przyjdzie z tych młodych zawodników, może zastąpić śmiało tych, co odejdą i zwiedzić troszeczkę świata, bo chłopcy jeżdżą. Nowa Zelandia, Słowacja, Węgry, Czechy, Stany Zjednoczone, Chiny. Takie wyjazdy są, to warto dobrze ćwiczyć i zwiedzić trochę świat przy okazji, nie? Tysiące sportowców z całego świata przez ponad 2 tygodnie walczyło o miejsca na podium podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polska zdobyła w sumie 10 medali, 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Chociaż Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie przyznaje nagród finansowych, to rządy czy federacje narodowe mogą dodatkowo w ten sposób motywować sportowców. Wysokość nagród dla polskich medalistów na tych igrzyskach to jest ciekawy temat, ponieważ mnie te nagrody wydają się naprawdę porządne. Złoty medalista dostanie 250 tysięcy złotych, niejako w cudzysłowie w gotówce, ale do tego dostanie mieszkanie, w zależności od tego, czy to jest indywidualny sukces, czy drużynowy, no to mieszkanie jedno- albo dwupokojowe. Otrzyma obraz, otrzyma diament, otrzyma voucher z Itaki, czyli sponsora, więc to generalnie wydaje się dość ciekawym pakietem. Za srebrny medal tych pieniędzy będzie troszkę mniej, bo będzie to 200 tysięcy złotych, za brązowy medal 150 tysięcy. Gratyfikacja pieniężna, czy w ogóle nagrody za ten wynik sportowy na igrzyskach, to jest dość skomplikowane zagadnienie, ponieważ dla sportowca bardzo się liczy już sam fakt, że staje się olimpijczykiem, że przechodzi do historii, że będzie miał zapewnioną też w pewnym sensie godną emeryturę. Natomiast nagrody, które przyznaje Polski Komitet Olimpijski, uważam, że są naprawdę porządne. Nie jestem do końca pewien, czy sportowca jest to w stanie zdopingować w sposób ostateczny, bo sportowiec jednak, no, cała jego kariera, cały jego wysiłek, cały trening jest poświęcony temu, żeby walczyć o te najwyższe trofea, a Igrzyska Olimpijskie są właściwie najważniejszym i najwyższym z możliwych trofeów. Natomiast gdzieś na pewno będzie się to w świadomości ten ogień gdzieś tam będzie leciutko pewnie pełgał, natomiast nie jestem też pewien, na ile to jest obciążenie, a na ile motywacja. Sportowiec musi się też trochę odciąć od tych elementów o charakterze takim finansowo-budżetowym. Nie może go to w pewny sposób ograniczać. Fajnie by było, gdyby go domotywowało, no ale gdyby tylko pieniądze wpływały na wynik sportowy, no to mielibyśmy bardzo dużo złotych medalistów pewnie z Kataru i Emiratów Arabskich i krajów, które po prostu wielkie pieniądze przeznaczają na swoje sukcesy sportowe. Igrzyska olimpijskie o tyle, o ile dostarczają wielkiego splendoru, pozwalają pokazać się masowo opinii publicznej, dla wielu zresztą sportowców z dyscyplin mniej znanych czy niszowych, to jest w ogóle okno na świat i takie swoiste 5 minut, o tyle te 5 minut bardzo często, bardzo szybko mija. Ja tymi zagadnieniami zajmuję się właściwie od początku lat 2000 i z igrzysk na igrzyska, czy z wielkiej imprezy na wielką imprezę, coraz szybciej te sukcesy są zapominane. Nie ma absolutnie gwarancji, że sportowiec, który zdobywa medal na igrzyskach, od razu zostanie otoczony wianem dosłownie pchających się sponsorów wokół niego. To już niestety zależy od tego, na ile dana osoba jest komunikatywna, na ile sama umie się sprzedać, na ile dba o te relacje publiczne, na ile generalnie potrafi podsycać zainteresowanie sobą. Także nie można powiedzieć, że nasi medaliści olimpijscy nie są doopiekowani i nie pomaga się im w kolejnych przygotowaniach do kolejnych imprez, natomiast nie ma tu też takiej trochę gwarancji dożywotności, że będzie im zawsze generalnie z górki. Na zakończenie zapraszam Państwa w świat przyrody według przyrodnika Piotra Grzegorzka. Poznamy stokłosę miękką. Bromus horsaceus z rodziny wierzchlinowatych poace. To po prostu trawa. Kiedyśmy się poznali, nieco ponad pół wieku temu, u zarania mojej przygody z botaniką nosiła łacińską nazwę Bromus mollis. Nasza bohaterka jest trawą kępkową.
Wszystkie jej części są gęsto, aksamitnie owłosione, a pochwa liściowa przede wszystkim. Nawet kiedy nie kwitnie, trudno pomylić ją z innym gatunkiem trawy. Ewentualnie rozważałbym kłosówkę wełnistą, która kiedyś pojawi się w tym cyklu. Nasza bohaterka posiada kłoski złożone z licznych kwiatów, skupione w jajowatą wiechę, zwykle gęstą. Większość jej gałązek jest krótsza od kłosków. To gatunek bardzo pospolity w Polsce. Wyrasta na łąkach z mało zwartą darnią. Pojawia się na miedzach, przydrożach oraz terenach ruderalnych. Ma pewne, ale ograniczone zastosowanie jako roślina pastewna. Wśród traw z tej grupy to taki gorszy sort, ale bez przesady. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.